Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś przybywam do Was z filmem, w którym podzielę się moimi sprawdzonymi metodami radzenia sobie ze stresem. Sposoby te będą koncentrowały się na obniżaniu napięcia lub na możliwości uporania się z daną sytuacją, to znaczy aktywnym radzeniem sobie z trudnościami. Moim zdaniem te dwie strategie, te dwa style radzenia sobie są najbardziej skuteczne i w moim przypadku się jak najbardziej sprawdzają. Zanim przejdziemy do tematu, zachęcam do zostawienia pod filmem łapki w górę oraz zasubskrybowania kanału, jeżeli jesteś tu nowy i moje filmy podobają Ci się. Kiedy są trudniejsze momenty, kiedy dotyka mnie taki przewlekły stres dnia codziennego, nie ma dla mnie nic gorszego jak tłumienie w sobie emocji. Czasami jest faktycznie tak, że skupiam się na tym, co czuję, nie chcę nic, nie mam na nic ochoty, nie mam ochoty z nikim rozmawiać, ale stan ten przez to pogłębia się i trwa jeszcze dłużej. Więc z moich obserwacji wynikło, że jak podzieliłam się z kimś swoim problemem, porozmawiałam z kimś na ten temat, to poziom mojego stresu znacząco obniżał się i miałam po prostu siły, żeby jakoś zmierzyć się później z tą sytuacją, która mnie stresuje. Gdy problemy nie przytłaczają tak, że nie potrafimy w ogóle poradzić sobie z nimi, myślę, że w zupełności wystarczy rozmowa z bliską osobą. Natomiast jeżeli te problemy przekraczają nasze możliwości, myślę, że warto udać się do specjalisty i porozmawiać na ten temat. Kiedy rozmawiamy z inną osobą, to ona może nam trochę przemycić swój punkt widzenia i być może spojrzymy na naszą sytuację trochę z innej perspektywy. To już najprzyjemniejsze uczucie jest takie, że po prostu nie jesteśmy sami z tym naszym problemem. Dlatego zachęcam do tego, aby rozmawiać z zaufaną osobą, z jakąś bliską osobą o swoich trudnościach. Wielu osobom przynosi to ulgę. Kiedy stresujemy się, w naszej krwi zaczyna krążyć więcej hormonu zwanego kortyzolem. Pierwotna jego funkcja była taka, że jeżeli człowiek uciekał przed goniącym go zwierzęciem, to ten kortyzol pobudzał do działania, wzmacniał nasze siły i dzięki temu mogliśmy szybciej uciec. Natomiast teraz nie jest on aż tak bardzo nam przydatny. Kiedy stresujemy się przewlekle, ten hormon tak naprawdę nie ma możliwości nas opuścić. Dlatego w sytuacji, kiedy dodajemy do naszego życia ruch, kiedy biegamy, chodzimy, spacerujemy, marsz uprawiamy czy inny rodzaj sportu, ten kortyzol może z naszej krwi uciec. I z tego powodu wielu ludzi właśnie poleca aktywność fizyczną w sytuacji przewlekłego stresu. I nie tylko. Nie musisz od razu biegać, może to być każdy inny rodzaj sportu. Ważne, żeby trochę nasz oddech zmienił się, był szybszy, żebyś czuł, że jest to jakiegoś rodzaju wysiłek. Tutaj też na kanale będę jeszcze niejednokrotnie wspominała o kolejnym moim sposobie, jaką są po prostu techniki relaksacyjne. Myślę, że relaks jest bardzo ważną umiejętnością i powinien stać się naszym nawykiem, jeśli chodzi o zadbanie o samego siebie. Te 15-20 minut relaksu pozwala nam trochę odsapnąć od tego stresu, zmienić trochę punkt widzenia, zadbać o siebie i z nowymi siłami będziemy mogli mierzyć się z naszą codziennością. I dla każdego tak naprawdę coś innego jest relaksującego. Dla jednego będzie to spacer do lasu, dla innego słuchanie jakiejś muzyki. Inna osoba będzie słuchała po prostu takich nagrań relaksacyjnych i będzie postępowała zgodnie z instrukcją. Dbanie o samego siebie to też szukanie czasu, w którym możemy się zrelaksować. Pewnie znajdą się też osoby, które lubią po prostu poleżeć przed telewizorem i pooglądać jakiś serial. I jeżeli jest to dla Ciebie dobry sposób, to rób to. Natomiast myślę, że w wielu przypadkach ważne jest, aby ograniczyć bodźce takie jak telefony, jak telewizor, po prostu całą tą elektronikę. Dzięki temu będziemy mogli skupić się na samym sobie, na swoim oddechu, na swoich odczuciach, na tym, co myślimy i dzięki temu będziemy trochę bliżej siebie i będziemy mogli zrelaksować się i wyciszyć. Nie bez powodu mówi się, że odporność ratuje nas przed wieloma chorobami, że trzeba hartować się, na przykład naprzemiennymi prysznicami, czyli nie ubieraniem się zbyt grubo, jeśli chodzi o wyjście na dwór, żeby się nie przegrzewać. I budowanie odporności też dotyczy radzenia sobie ze stresem. Jeżeli będziemy odporniejsi, będziemy mieli więcej sił, będziemy mogli zmierzyć się ze stresem, będzie on po nas po prostu bardziej spływał, a nie uderzał prosto w serce. Aby zyskać taką odporność, jeśli chodzi o radzenie sobie z napięciem, to ważny jest tutaj balans pomiędzy pracą, pomiędzy naszymi obowiązkami, a pomiędzy odpoczynkiem i regeneracją. Jeżeli będziemy zregenerowani, wypoczęci, zadbamy o swoją dietę, zadbamy o samopoczucie,
to żadne stresy, chyba że pojawią się jakieś niespodziewane, duże wydarzenia, ale żadne stresy życia codziennego nie będą aż tak nam dokuczały. Aby budować tą swoją odporność stresową, ważne jest, aby pobyć samym sobą, zapytać siebie, czego potrzebuję, żeby móc poznać samego siebie i swoje potrzeby, no potrzebujemy tego wyciszenia. Czyli w czasie wolnym nie spędzajmy go maksymalnie z innymi osobami. Poświęćmy trochę czasu na to, żeby po prostu pobyć samym ze sobą. I ja nie mówię tutaj o ogromnych ilościach czasu, godzinach, bo też zdaję sobie sprawę, że nie każdy sobie może pozwolić na te chwile samotności. Tutaj chodzi o tak naprawdę 15 minut takiego bycia samemu. Bycie samemu, spędzanie chociaż odrobinę czasu w samotności jest warunkiem takiego zdrowia psychicznego. I teraz jeszcze takie dwie metody, które używam, a które polegają trochę bardziej na rozmyślaniu. Pojawiają się takie problemy, że wszystko ucieka poza moją kontrolę, zadaję sobie kluczowe pytanie. Czy mogę kontrolować, czy nie mogę kontrolować to, czym się stresuję? Jeżeli w jakikolwiek sposób mogę kontrolować tę sytuację, to dalsze kroki prowadzą do tego, aby zaplanować, zastanowić się, w jaki sposób mogę poradzić sobie z tą trudnością. Jakie zasoby, jakie swoje wewnętrzne i zewnętrzne zaangażować do tego, aby uporać się z tą stresującą sytuacją. Natomiast kiedy odpowiedź na moje pytanie brzmi, że nie mam nad tym kontroli, to staram się na tyle zapanować nad tą sytuacją, żeby przewartościować ją. Po prostu zdać sobie sprawę, że pewne rzeczy wykraczają poza moją kontrolę, nie mam na nie wpływu, muszę w jakiś sposób się z tym pogodzić. Pamiętajcie, kochani, że naprawdę jest wiele rzeczy, które nie są pod naszą kontrolą i czasami mamy taką tendencję, żeby brać na siebie nadmierną odpowiedzialność i później pojawia się poczucie winy, stres. Jest to niepotrzebne, po prostu są takie sprawy, których nie możemy kontrolować. Nie narzucajmy sobie nadmiaru obowiązków, bądźmy dla siebie dobrzy, słuchajmy siebie. Myślę, że to jest dość kluczowe. Jeżeli nasza odpowiedź na zadane wcześniej pytanie brzmi: ja nie mam nad tym kontroli, natomiast są osoby, które mogą bardziej pomóc w tej sytuacji, to naprawdę szukajmy wsparcia u innych osób. Każdy z nas lubi czuć się potrzebny i myślę, że znajdą się takie osoby, które chętnie Tobie pomogą w rozwiązaniu jakiejś trudności. Jeżeli nie w całości, to na pewno jakiś krok bliżej pozwoli na to, że będziesz czuł się lepiej. Myślę, że naszą taką tendencją jest często mówienie: dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego ja? Moim tutaj sposobem jest troszkę odwrócenie tego pytania i staram się pytać samą siebie, czego ta sytuacja może mnie nauczyć. Jakie wnioski, jaką lekcję mogę wyciągnąć z tej sytuacji? Kiedy w ten sposób przeformułujemy to pytanie, to bierzemy trochę w swoje ręce nasze życie i mamy takie poczucie troszeczkę chociaż większej kontroli. Jeżeli mam poczucie, że mogę czegoś nowego się nauczyć, jeżeli sprostam danej sytuacji, albo jeżeli po prostu ją przeżyję, to jestem bardziej pogodzona z tą sytuacją. Więcej doświadczenia powoduje, że potrafię radzić sobie w podobnych sytuacjach w przyszłości, ale też po prostu jestem w stanie pomóc innym osobom, które spotykają się z daną trudnością. Więc powtórzę to. Słuchanie samego siebie to jest bardzo ważna rzecz. Słuchanie swoich emocji, zastanawianie się, zadawanie sobie pytań, które przybliżają nas do zrozumienia samego siebie. Dzięki temu wszystkiemu będziemy w stanie lepiej sprostać sytuacjom, które nas stresują. Trzymam za Was kciuki i mam nadzieję, że film się przydał. Zachęcam do oglądania moich poprzednich filmów i do zobaczenia w kolejnych. Pa!